No, halo, tak. Słyszałem, że droniarz się obsrał na konferencji, wczoraj było widocznie. Także od dzisiaj już zaczynam normalnie, publicznie pokazuję swoje treningi. Niech widzą, jak ja trenuję, już nie będę niczego ukrywał. Bo na tego gówniarza w sumie nie ma co ukrywać. No, nara. Jo, 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 siema, siema. A po co ty do mnie dzieniesz, jak ja tu obok jestem? Kurde, nie wiedziałem, że stoisz tam z tyłu. Jo, 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 siema ludziska. Witam wam na swoim kanale Mister Sasza. Od dzisiaj będę wam pokazywał swoje przygotowanie jako debiutant pod walki z mefedroniarzem na FMMA 9. Tak jak wszyscy widzieliście wczoraj, jak mefedroniarz się obsrał, bo widać jego strach, jego obawę. Myślał, że jestem taka modelka, stop model, coś tam mówił, że się boi, nie chce ze mną nigdy walczyć, bo się boi, że będę do niego się przytulał, a coś tak widzę po jego minie, że to on będzie chciał się przytulać, bo kurwa nic nie potrafi, ani w stójce kurwa, ani w parterze. Ja nigdy wcześniej nie walczyłem, ale ambitnie podszedłem do celu. Staram się, jak pójdzie, to wszystko tak jak się przygotowuje, to rozjebę jego mordę jeszcze w pierwszej rundzie. Wiadomo, jak nie wyjdzie, no to w drugiej rundzie. Także zapraszam was na moje treningi, yo. Czyli zaczynamy, tak jak były pracownik budowy. Zachowały mi się jeszcze takie rękawiczki, które teraz bardzo są przydatne. Bo każdy facet zaczyna z budowy, co nie? Prawdziwy facet. Budowa kształtuje. I jeszcze armia. Ale nie byłem w armii, to, ale byłem na budowie, także to samo prawda. Dobra, pokażę wam coś, co wymyśliłem sobie na kondycję, bo miałem bardzo słabą kondycję. To skupiłem się przede wszystkim na sprintach i na stacikach tak zwanych. Teraz pokażę, co będę teraz robił. Sprinty dzisiaj nie będę robił, bo na to poświęcam oddzielny dzień. Wam też kiedyś pokażę. No nie kiedyś, a za niedługo. Czyli tak, mam 8 ćwiczeń, które robię 20 sekund każde. Czyli jedno ćwiczenie 20 sekund na szybkość, 10 sekund przerwy. Tej przerwy starczy, żeby zmienić ćwiczenie na drugie, które też robię 20 sekund i 10 sekund przerwy. Takich jest 8 ćwiczeń, czyli jedna runda zajmuje 4 minuty. Po tej rundzie dajemy sobie przerwę 1 minutę, tak jak to jest w walkach między rundami. I zaczynamy kolejny raz kółko. Kółek robimy tyle, na ile starczy nam energii. Ja teraz robię po 3 kółka, bo na tyle starczy mojej kondycji, ale dążę, żeby robić 6. Bardzo dobrze mi idzie, bardzo szybko, bo zaczynałem z jednej rundy. Teraz wam pokażę, spróbujcie, przetestujcie, to jest naprawdę zajebiste. Jak nie macie takich rekwizytów, które ja tutaj mam, jakieś tam opony, linki, czy tam, nie wiem, drążki na przykład, no to wymyślcie sobie coś innego. Głównie chodzi o to, żeby robić na szybkość 20 sekund, 10 sekund przerwy i od razu zmieniasz ćwiczenie. Nie dajesz sobie odpocząć, aż dopóki nie skończy się kółko, które się kończy po 4 minutach. Dobra, to zaczynamy. Także tak wyglądało jedno okrążenie. Takich robię ja teraz 3. Dążę do 6. Tak jak mówiłem, jedna minuta przerwy między okrążeniem całościowo. No a co do mefedroniarza, to lepiej weź się za siebie i naprawdę porządnie się przygotuj. Bo to co ja widzę, jakie ty tam filmiki dodajesz, mam nadzieję, że to robisz celowo, żebym ja cię nie docenił. Bo jeżeli naprawdę masz taką technikę,
i takie umiejętności, jak demonstrujesz teraz ludziom, no to mi po prostu ciebie żal i wstyd za ciebie, że ty już miałeś 3 okresy przygotowawczych po 3 miesięcy. Nie wiem, czy ty trenowałeś te 3 miesięcy, czy olałeś, czy kurwa zaśpałeś, czy się zachlałeś. Nie wiem, miałeś 3 miesięcy na przygotowanie do walki, do każdej. Teraz 4. walka, czyli masz, już jest 4. okres przygotowania i że ty masz takie kurwa bezdarne umiejętności. Mówię, zobaczcie po prostu, ja sam postaram się zademonstrować wam, co tak naprawdę człowiek potrafi od zera. Bo naprawdę trenuję od zera. 5 razy miałem założone rękawice przed okresem przygotowawczym. I to nie od MMA, od boksu. 5 razy w swoim życiu. Ulica to jest jedno, technika pod opieką trenera to zupełnie coś innego. Także ja mówię tylko i wyłącznie o treningach, gdzie ktoś mnie poprowadził, ktoś mi pokazywał. Miałem jakikolwiek wzór, a nie to, że sobie w domu, w dzieciństwie przed lustrem machałem rękoma. Także pokażę wam po prostu, co ja się nauczyłem za ostatnich 2 miesięcy. No na pewno to będzie lepszy poziom, kurwa, niż to, co Krycha oferuje za swoje rok ambitnej pracy w sporcie. Krzymy Fedorniarz po prostu wiecie za siebie, bo mi się żal. I am trapped with the boys, man so tough, but man's keep